Radnicy, także spoza rodzin mistrzów cechowych, mogli otworzyć własne warsztaty. Jak wynika z powyższych słów, dokładnie tę samą sytuację mamy powtórzoną dzisiaj. Najlepsze stanowiska pracy tylko dla kolegów i rodziny. Reszta niech cierpi wyzysk i niedostatek. Dodatkowo masowa emigracja za normalną pracą sprawia, że coraz mniej ludzi zajmuje się uprawą ziemi i trzody. Obecnie całą ludzkość żywią już tylko nieliczni farmerzy, posiadający wysoką wiedzę o swych uprawach, zaś maszynami kultywujący olbrzymie połacie ziemi. Kiedy zaś jakiś kataklizm, dyktatura lub wojna zdziesiątkuje owych farmerów oraz ich ziarno zasiewne, trzodę i maszyny, tak jak całkiem niedawno stało się to w Zimbabwe, wówczas zabraknie wiedzy, zasobów i ludzi, zdolnych wyżywić owe miliony oszalałych z głodu mieszkańców miast. Dodatkowo w Biblii znajdujemy dziesiątki przykładów potwierdzających to, co przeżyła ludzkość po utracie swych żywicieli, a co nadchodzi szybkimi krokami obecnie. Jednym z głównych filarów życia są nasze miejsca pracy. Na całym świecie przez ostatnie dziesiątki lat miejsca te zamieniły się ponownie w obozy pracy, wyzysku, mobbingu, dyskryminacji, poniżania, gdzie liczne skandale udowadniają, jak wyglądają od środka przegniłe przedsiębiorstwa, pełne wypranych z moralności i człowieczeństwa pracowników. Ofiary paraliżuje nacisk i strach przed ujawnieniem prawdy na temat tego, jak funkcjonuje niemal każda firma na świecie. Brak wsparcia ze strony służb państwowych, które są już w pełni przekupione, oraz trzęsienie prokuratur, sądów przez bogaczy i wpływowych ludzi ujawniają na całym świecie gigantyczny upadek cywilizacji i brak jakiejkolwiek możliwości wygrania przed sądem. Ponieważ sami współpracownicy tworzą atmosferę terroru, dlatego jeśli ktoś wygra batalię o prawdę, to firma będzie tracić na giełdzie i będzie zmuszona do zwalniania pracowników, co tylko udowadnia tezę, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest wyrwanie całego zła na ziemi z korzeniami, ponieważ inna możliwość dzisiaj już nie istnieje.